Wnioski radnego Sieczkowskiego nie skończyły się na sprawie SOSW i sprzętu do szkół. Jego kolejna propozycja dotyczyła sfinansowania przez miasto innego działania, którego beneficjentem mieliby być seniorzy. Trzecia zmiana dotyczy zwiększenia o kwotę 100 tysięcy w rozdziale 851-95, paragraf 42-80 planu wydatków, który miałby być przeznaczony na spotkania, konsultacje edukacyjne, informacyjne wraz z indywidualnymi poradami dla seniorów, w szczególności z zakresu geriatrii. Szanowni Państwo, to jest bardzo ważne, żeby osoby starsze wesprzeć. To jest chyba czas, żeby spróbować to przeprowadzić. Wiem, że to nie będzie zadanie łatwe, żeby zapewnić te porady naszym seniorom, szczególnie w związku z tym, iż słyszymy, iż grozi nam druga fala epidemii. Bardzo ważne jest to, aby odporność tych najstarszych było jak najlepsze, aby zabezpieczyć ich najlepiej, jak potrafimy. Ja wiem, że geriatrię musimy wspierać. Żaden istotny argument przeciw tej zmianie w budżecie miejskim z ust prezydenta nie padł, choć widać było jego daleko idącą ostrożność w dysponowaniu środkami, które dopiero pojawią się w budżecie.